Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania, proszę państwa. Wczoraj burza w szklance wody, internet huczał, nagłówki portali internetowych i gazet, które mają swoje portale w internecie, aż wrzał od tego pomysłu, bo okazało się, że zły PiS będzie ludzi wsadzał do więzienia za Halloween. A proszę teraz nam pokazać te nagłówki, bo tutaj wszystko to skrzętnie zgromadziłam. Tytuły grzmiały do nas z ekranów. Przynajmniej 15 dni aresztu za Halloween. Polskie władze przygotowują bezlitosne kary. Do więzienia za świętowanie Halloween. Sejm zajmie się takimi projektami ustawy. Kara więzienia. Komisja zajmie się ustawą. Do więzienia za świętowanie Halloween. No więc w związku z tym postanowiłam dzisiaj zaprosić znawcę gusłów, Rafała Otokę Frąckiewicza, polityko.com. Jesteśmy połączeni. Dzień dobry, witam państwa. I Jakub Maciejewski, jak przeczytał Rafał na Twitterze, że będziesz ze mną rozmawiał o gusłach, to powiedział, że bez niego ta rozmowa nie może się odbyć. I w związku z tym gościmy go w studiu. Trzeba kontrolować ruską agenturę w Polsce. Natomiast nasz trzeci gość, który miał nas dzisiaj zaszczycić swoją obecnością, Łukasz Jankowski, Radio Wnet, gdzieś nam zaginał w czasoprzestrzeni telekomunikacyjnej. Nie możemy go namierzyć, więc na razie będziemy rozmawiać w tym gronie. Proszę panów, może zacznijmy od tego, że trzeba wyjaśnić czytelnikom, przepraszam, widzom, ale i też czytelnikom, którzy korzystali z wiedzy swojej w internecie, że po pierwsze, nie ma żadnego projektu ustawy. Po drugie, jest to petycja, którą zgodnie z uchwaloną w 2014 roku przez większość PO-PSL ustawą może wnieść każdy obywatel, jeżeli spełnia ona wymogi formalne. I jeżeli spełnia te wymogi formalne, może być przekazana do Komisji do Spraw Petycji. I tak też się stało. A osobą, która jest zobowiązana w ramach podziału obowiązków pomiędzy marszałka i wicemarszałkami do wniesienia takich petycji do komisji, jest Włodzimierz Czarzasty. I otóż, proszę panów, jeszcze już zaraz wam oddaję głos, ale tylko jeszcze przeczytam, co obywatel, który wnosił tę petycję do Sejmu, proponuje. Proponuje pan anonim, bo ma prawo taka osoba zastrzec swoją anonimowość, że kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczania wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni. Panie Rafale, co pan na to? Jestem wstrząśnięty straszliwie i się strasznie obawiam aresztowania w listopadzie, w sensie z końcem października. Bo co, już dynie w ogródku rosną? No nie, po prostu moja uroda jest taka, że można mnie zamknąć za sam wygląd, w związku z tym obawiam się tego typu petycji. No dobrze, Kuba, to jest coś strasznego, że... No, dziennikarze powinni odróżniać petycje od projektu ustawy, od tego, kto wnosi, ale to jest chyba walka z wiatrakami. Ja pamiętam, że ja od chyba 90 roku walczę z określeniami Izba Wyższa i Izba Niższa, jeżeli chodzi o Senat i Parlament, i tłumaczę, że nie ma Izby Wyższej, nie ma Izby Niższej, tylko po prostu jest Sejm i Senat i jakoś to nie dociera, więc... Jak to jest? Czytamy nagłówki i od razu formułujemy opinię o tym, że władza będzie wsadzała dzieci za to, że będą chciały, dzwoniąc do nas, do domu, mówiąc cukierek albo psikus. To jest bardzo ważny temat. Oczywiście nie aresztowanie za przebranie się za dynię, tylko pokazuje mechanizm medialny w Polsce. Część dziennikarzy, na pewno, tak jak mówisz, to ludzie, którzy nie odróżniają petycji od ustawy i serio dają wiarę, że PiS chce zamykać za przebranie się za wampira. Ale widziałem też w polskich mediach, no, polskich jak polskich, polskojęzycznych na pewno, że poważni dziennikarze, rozpoznawalni w całym kraju, podają taką informację, także za granicy. A więc oni dobrze wiedzą, że nic takiego nie przejdzie, że to nie jest wcale pomysł rządu. Oni dobrze o tym wiedzą, a jednak podają to, jakby PiS planował zamykać ludzi za przebieranie się na Halloween. O czym to świadczy? No, antypisowskość to po pierwsze. Oczywiście chcą pokazać, patrzcie, PiS, kolejne absurdy. Za miesiąc o tym zapomnimy, ale te wrażenia absurdalności PiS-u pozostaną. A druga sprawa, i to trzeba powiedzieć tutaj w studio i powiedzieć państwu, że dziennikarze liberalni traktują swoich czytelników bardzo często jak idiotów. Jeśli próbują wmówić,
że PiS będzie aresztował za przebieranie się na Halloween. I tutaj nieskromnie trzeba powiedzieć, że my, konserwatywni dziennikarze, bardziej szanujemy swoich odbiorców, po prostu no nie wymyślając takich rzeczy. No właśnie, starałam się to wczoraj wytłumaczyć na portalu w polityce.pl. I podtytuł tego tekstu brzmiał: czytanie wyłącznie tytułów jest coraz groźniejszym objawem intelektualnego lenistwa, bo często nam się zdarza, że przeczytam nagłówek, który krzyczy, bije z portalu i już na podstawie tego, a potem jak przeczytamy, to się okaże, że nie ustawa, nie projekt, tylko petycja, a jeszcze, proszę państwa, jest śmieszniejsze, że od tego 2014 roku do tej komisji trafiło 760 petycji, między innymi taka, która wnosiła o to, żeby karać za przestępstwa seksualne obcinaniem genitaliów, i nic wtedy burzy z tego w internecie nie robił. Rafał, mówi się o Halloweenie, gusła, że to jest tradycja niechrześcijańska, zresztą kościoły prawie wszystkie protestują przeciwko, i rzymskokatolicki, i prawosławny, i episkopalny, luteranie i świadkowie Jehowi uważają, że to święto jest szkodliwe, ale przecież w naszej tradycji chrześcijańskiej bardzo wiele zapożyczyliśmy obrzędów pogańskich. No ja już nie wspomnę o zaduszkach, czyli coś, co się odbywa trzeciego dnia po tym Halloween. Halloween 31 października, 1 listopada mamy wszystkich świętych, a drugiego zaduszki, czyli Dzień Zmarłych. Jak to jest, że jedne tradycje takie, które się zabiera z pogaństwa, są akceptowane, a inne takie jak Halloween są potępiane? Znaczy, ja tego nie rozumiem do końca, bo Halloween wyrosło ze chrześcijaństwa tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy sobie na kulturę śmierci meksykańską, twardy katolicyzm, jakby nie patrzeć, Guadalupe i tak dalej, to Meksykanie przy okazji święta zmarłych świetnie się bawią, bo wiedzą, że śmierć jest częścią życia. Życie kończy się śmiercią i nikt nie robi z tego powodu histerii. W naszej kulturze śmierć to smutek niesamowity. Meksykanie uważają, że śmierć to jest nowe otwarcie, w końcu dusza trafia do nieba i tutaj pojawiają się schody. Bo jeśli była zła dusza za życia, to po śmierci ma pod górkę, tak? I całe to ich święto kieruje w tą perspektywę, żeby pamiętać o tych zmarłych, nawet najgorszych, że jeżeli byli źli, to trzeba nie pamiętać, bo tak długo nie pamiętamy, tak ta dusza w piekle ma szansę na odkupienie i pójście do nieba. Także robienie scen z powodu Halloween, które zawsze przerodziło się w jakąś taką ludyczną rozrywkę, moim zdaniem jest nie na miejscu. W przypadku tej petycji ona by się zazbiera została dla tak zwanej beki, podobnie jak to ucinanie genitaliów z wyrodniacą. No, no cóż, no, ta ustawa, to znaczy ta zmiana w przepisach została wprowadzona w 2014 roku. Od tego czasu było mnóstwo podobnych pomysłów, mniej lub bardziej rozsądnych. Robienie scen zarówno z tego, że ta petycja ma miejsce, jak i to, że ktokolwiek uchodzi Halloween, jest nie na miejscu kompletnie. A co do tego, o czym mówiliście, że lud czyta tylko nagłówki, pełna prawda. Pan Węglarczyk, który pchnął między innymi tą sytuację z Halloween, opiera się głównie na tym, że ludzie czytają tylko nagłówki, bo 99% informacji spod jego pióra, jaki wycieka na Twitterze, to kieruje do fake newsów tak naprawdę. On po prostu liczy tylko na to i wielu dziennikarzy. I to nie jest prawda, mój drogi kolego, że tylko lewicowych, bo konserwatyści też się bawią takie rzeczy dla zyskania aplauzu. Przykłady, oszczerco, przykłady. Swoich serwisów. Tak wyglądają współczesne media. Ja dwa dni temu odczułem to na własnej skórze, bo w Życie Stolicy, czyli tylu, z którym współpracuję, opublikowałem przed wyborami moją taką analizę Rafała Trzaskowskiego, w której de facto mocno potraktowałem telewizję publiczną. Nikt nie obejrzał, znaczy 300, w tej chwili 60 tysięcy osób obejrzało ten materiał, ale 90% komentarzy jest takie, że to jest tekst na zamówienie PiSu, mimo że cały felieton jest mocno antypisowski, że jest na zamówienie PiSu, bo niszczy Konfederację, pana Trzaskowskiego i tak dalej. Ja nie wiem, ludzie oglądają rzeczy, nie rozumieją ich albo nie oglądają ich, tylko klikają, żeby nabyć oglądalność. Takie są współczesne media, ale mam nadzieję, że one się szybko skończą, bo tak dłużej po prostu być nie może. No tak, ale ja zbyt długo byłam dziennikarką, między innymi sprawozdawcą parlamentarnym, żeby uwierzyć w to, że dziennikarze nic innego nie robią, tylko codziennie dopytują się, jakie petycje wpłynęły do komisji petycji. I to, że ta petycja wypłynęła akurat w tym momencie, wydaje mi się, że ma swoje jakieś głębsze uzasadnienie. To znaczy,
Nie wiem, być może niedługo ukażą się korespondencje zagraniczne, które będą brzmiały następująco w tytułach. Po zwycięstwie Andrzeja Dudy katolicyzm, kościół będzie w Polsce rządził, nie będzie demokracji, likwiduje się Halloween, wsadza się ludzi do więzienia. No właśnie o to chodzi. Ja mówię o tych fake newsach liberałów, bo oni w tej histerii antypisowskiej podają swoim odbiorcom no, kompletny bullshit. To naprawdę nie ma, nie było w Polsce większych, no angielszczyzna. Po rusku ja tobie to, że mogę gaworić. No więc rzecz w tym, że ja pamiętam w lutym straszono, że będziemy 2 miliony euro dziennie płacić za Krajową Radę Sądownictwa. Że czołgi już zaraz wyjadą, bo koronawirus. Że Amerykanie tutaj nie wiadomo po co przyjeżdżają. Już po prostu współczuję tym odbiorcom liberalnych mediów. Oni muszą być strasznie znerwicowani. No permanentna wojna trwa. 5 lat dyktatury Kaczyńskiego. I codziennie powtarzają, że tutaj już zaraz wpadną im do domów. Natomiast jeszcze wracając do tej kultury Halloween, abstrahując od pewnych obaw faktycznie natury takiej, no, czy teologicznej, czy chrześcijańskiej, że te pewne sygnały takie, tych postaci z piekła mogą być dla wierzących niepokojące, to też ja mam taki aspekt kulturowy. To powstało w bardzo specyficznych okolicznościach anglosaskich, gdzie ci przybysze do Stanów Zjednoczonych przywozili te elementy swojej kultury i niektóre gałęzie tej kultury obumierały, a niektóre zostały właśnie zaabsorbowane przez całe społeczeństwo amerykańskie. I to po prostu do nas nie pasuje. Tam od domku do domku jednorodzinnego chodzić, prawda? Od ogrodu do ogrodu, dzwonić do drzwi, które wychodzą na zewnątrz, to coś innego niż szlajać po gierkowskich klatkach schodowych w blokach z wielkiej płyty, gdzie cię nikt nie widzi, tam może być też jakaś agresja i no coś tak, takiego. Więc Stanach, nie przystaje to po prostu do nas. W Stanach Zjednoczonych Halloween jest drugim co do popularności świętem po Bożym Narodzeniu. Więc tutaj nic nie. Pamiętam ten takie zaniepokojenie kręgów związanych z Kościołem, kiedy się zaczęły ukazywać książki o Harry Potterze. Też uważano, że to po prostu wykrzywi... Nawet Ojciec Święty wpisał... Tak, dzieci i w ogóle. Ale z drugiej strony, no rzeczywiście czerpiemy to. No, święto Walentynek, prawda? Dlaczego nie wypromowało się w Polsce święta nocy świętojańskiej, kupały, puszczania wianków? No dziady to tak jakby jest dzień zaduszny. Czyli my przejmujemy to i chyba nie ma co z tym walczyć. No tylko trzeba walczyć z fake newsami, proszę państwa. I takie fake news, ale jeszcze dzisiaj gdzieś tam po obrzeżach internetu ta historia o tym, jak to PiS będzie wsadzał dzieci za cukierki i dynie do dzieci nie, więzienia. Ale rodziców paru może by wsadził, nie? Rodziców parę może by wsadził. No zobaczymy jak to się będzie działo. W każdym bądź razie myślę, że ta zabawa dzieci nie jest groźna i że nikomu nie szkodzi i naprawdę nie przesadzajmy. Rafał Otoka-Frąckiewicz, polityko.com i Jakub Maciejewski, Tygodnik Sieci, byli państwa i moimi gośćmi. Ja już się z państwem żegnam, panów również żegnam i do zobaczenia.